Od rozgrywek 2010-11 doszło aż do 12 konfrontacji wrocławsko-żmigrodzkich. Początkowo na poziomie czwartoligowym, a od sezonu 2013-14 już na boiskach trzeciej ligi. Większość tych spotkań była bardzo zaciętych i emocjonujących, ale częściej górą w nich byli żółto-czerwoni, którzy wygrali 7 z ostatnich spotkań. Piast wygrał 4 razy, jeden mecz zakończył się wynikiem remisowym. W przerwie letniej Piast był bardzo aktywny na rynku transferowym, aż 3 jego piłkarzy trafiło do drugoligowych klubów. Grzegorz Mazurek i Krystian Jajko do Legionowych, a Filip Kędzia do GKS-u Bełchatów. Z grającą na tym samym poziomie rozgrywkową Wartą Poznań kojarzony był też Ahmed Abdullah, ale ostatecznie wylądował w Rawiczu. Do Żmigrodu trafili za to mający za sobą drugoligową przeszłość, a ostatnio grający w Rawi Wojciech Bzdęga, z formacji Port 2000 Mostki Mikołaj Juchacz, z Olimpikowarem Michał Jaros, a z rezerw Śląska Wrocław Paweł Kochut, także Brazylijczyk Bruno Doszczantosz. Ściągnięto też utalentowanych młodzieżowców. Andrzej Korytek to nie jedyny piłkarz związany wcześniej ze Śląską Wrocław, który trafił do Żmigrodu. Wydawać by się mogło, że warunki finansowe, a także kadra predysponują ten klub do odegrania czołowej roli w rozgrywkach. Tymczasem początek jest nie najlepszy. W 5 rozegranych meczach zespół prowadzony przez trenera Grzegorza Podstawka zdołał wygrać 2-krotnie, w pozostałych spotkaniach nie zdobył choćby punktu. To sprawiło, że sobotni goście plasują się aktualnie na 14 miejscu w tabeli. O jedną pozycję wyżej klasyfikowana jest mająca też punkt więcej Ślęza. Wstęp na sobotni mecz jest wolny. Początek spotkania o godzinie 13. To porozumienie jest dla nas bardzo ważne, podkreśla prezes wrocławskiego klubu. Podpisanie umowy o współpracę z placówką jest kolejnym krokiem w rozwoju Akademii Ślęzy. Ja się bardzo cieszę, że udało nam się nawiązać współpracę tutaj ze szkołą, która ma przepiękne obiekty sportowe, hale, basen, boiska. Naprawdę coś cudownego, coś na co ja patrzę z zapartym tchem. Cieszymy się, że Akademie Ślęzy rozwijają się, że w coraz większej ilości szkół znajdujemy się, że dzieci będą mieć możliwość uprawiania tej swojej ukochanej dyscypliny sportu pod naszą egidą. No i mam nadzieję, że ta nasza współpraca będzie się układać. Umowa, która została podpisana, powoduje, że szkoła w lepszy sposób może realizować swoją misję, podkreśla dyrektor placówki. Nasza doskonała baza będzie jeszcze lepiej wykorzystana przez dzieci, dodaje. Mamy fantastyczną bazę sportową, którą chciałbym, żeby była wykorzystywana w sposób profesjonalny, ale z korzyścią dla dzieciaków. I wiem, że pierwszy klub sportowy Ślęza gwarantuje mi jakość zajęć sportowych. I wiem również, że te zajęcia będą się cieszyły ogromną popularnością wśród dzieci. Bo dla mnie najważniejsze jest to, żeby dzieciaki mogły się fantastycznie rozwijać sportowo. Nie każdy z uczestników zajęć w Akademii Ślęza oczywiście zostanie zawodowym sportowcem. Ważne jednak, by młodzi rozwijali się prawidłowo i dzięki treningom stawali się zdrowsi i łapali sportowego bakcyla. Ja wielokrotnie to podkreślałam, będę się bardzo cieszyć, jeżeli z naszych akademii, czy to piłkarskiej, czy koszykarskiej, wyrosną przyszłe gwiazdy, mistrzowie sportu, ale również będę się cieszyć, że ci pozostali, którzy tymi gwiazdami nie zostaną w przyszłości, wybiorą inną drogę, fajnie spędzą czas dzieciństwa, młodości, nie będą mieć czasu i siły na głupoty, a wszyscy doskonale wiemy, że przychodzi taki moment, gdzie tych niebezpieczeństw jest dużo, które czyhają na tych młodych ludzi. Także każdy taki nasz ruch, każda nowa grupa, którą otwieramy, to jest przede wszystkim po to, żeby dawać tym dzieciom możliwość rozwoju sportowego, fajnego spędzania czasu, poznawania nowych kolegów. Dzięki temu oni uczą się też gry fair, współpracy, odpowiedzialności za kolegę i to, co dla mnie, jako w tej chwili też i pracodawcy, najważniejsze, systematyczności i tego dążenia do celu, nie poddawania się w trakcie, bo w sporcie ten, który się poddaje w trakcie, niestety nic nie osiąga. Szkoła numer 84 jest kolejną placówką, która będzie współpracować z najstarszym klubem Wrocławia. Biegacze mają 3 dni na odbiór numerów i pakietów startowych i przede wszystkim na weryfikację swojego zgłoszenia, by wziąć udział w 35. PKO Wrocław Maratonie Mistrzostwach Europy Masters. W maratonie trzeba pojawić się w sekretariacie w sali gier wielofunkcyjnej AWF Stadionu Olimpijskiego przy Alei Ignacego Jana Paderewskiego 35. Można to zrobić w piątek do 22, w sobotę od 9 do 22 i wreszcie w dniu zawodów, czyli w niedzielę pomiędzy godziną 5.30 a 8.00. Tylko weryfikacja umożliwi start w zmaganiach.
Teraz ważna informacja dla zmotoryzowanych. W dniu maratonu od godziny 6 możemy się w mieście spodziewać utrudnień w ruchu. Będą działać objazdy, które przekierują samochody jadące od Alei Bricknera w kierunku ulicy Kowalskiej i od Ronda Regana w kierunku ulicy Skłodowskiej-Curie. Podczas 35. PKO Wrocław Maratonu organizator zapewnia uczestnikom 800 miejsc parkingowych na terenie pobliskich zakładów Volvo przy ulicy Mydlanej. Do dyspozycji maratończyków i ich bliskich będą parkingi numer 2 i 3. Swój pojazd można zaparkować bezpłatnie od 5 do 17 w dniu biegu. Wjazd będzie odbywał się od ulicy Mydlanej. Parking pozostanie niestrzeżony. Na terenie Stadionu Olimpijskiego dostępne będą jedynie miejsca dla zawodników niepełnosprawnych z klasyfikacji zawodników poruszających się na wózkach inwalidzkich. W pobliżu Stadionu Olimpijskiego znajdują się dodatkowo parkingi bezpłatne, ogólnodostępne od ulicy Mickiewicza, to pojemność około 100 aut, oraz parking płatny przy hali stulecia. Na koniec ostrzeżenie dotyczące pojawiania się wielu nowych znaków zakazu i ograniczania ruchu. Samochody, które będą łamać te zakazy, będą karane mandatami. Te auta, które będą utrudniać bieg w jakikolwiek sposób, będą natomiast odholowywane. Rok do roku jest to około 50-60 samochodów. Maratańczycy już przebierają nogami. Przed nami 35. PKA Wrocław Maraton Rzesze. Biegacze już jadą do stolicy Dolnego Śląska. Przypomnijmy, w tym roku to niezwykły maraton, bo bieg będzie też jednocześnie Mistrzostwami Europy Masters. Przy okazji Święta Biegowego Miasta sporo innych atrakcji na Stadionie Olimpijskim. Zachęcamy do udziału m.in. w biegu rodzinnym. Start maratonu w niedzielę punktualnie o godzinie 9. Kolejny sparring w przygotowaniach do sezonu rozegrają koszykarze Śląska. Drużyna Dominika Tomczyka i Jacka Krzykały szykuje się do debiutu na parkietach pierwszej ligi. Kolejny raz wrocławianie zmierzą się w okresie przygotowawczym z Doralem Nysa Kłodzką. Można odwiedzać Kosynierkę i przyglądać się sparringowym zmaganiom. Początek meczu w sobotę w samo południe. W sobotę o 13:00 natomiast na stadionie Ławka przy ulicy Na Niskich Łąkach rozegrany zostanie mecz 7. kolejki rozgrywek trzeciej ligi piłkarskiej pomiędzy Ślązą Wrocław i Piastem Żmigród. Będzie to już 25. ligowa batalia obydwu klubów, a apogeum tych potyczek nastąpiło w ostatnich sezonach. Od rozgrywek 2010-11 doszło aż do 12 konfrontacji wrocławsko-żmigrodzkich. Większość tych spotkań była bardzo ciekawa i emocjonująca, ale częściej górą w nich byli żółto-czerwoni, którzy wygrali 7 z ostatnich spotkań. Liczymy, że seria potrwa dalej. Kobiecy hokej na trawie w Polsce ma długie tradycje. Jednym z ośrodków będących kolebką tej dyscypliny sportu jest Wrocław. Stamtąd pochodziło wiele reprezentantek naszego kraju, a miejscowe drużyny wielokrotnie zdobywały medale Mistrzostw Polski. W tym roku przypada szczególna rocznica 50-lecia hokeja na trawie kobiet we Wrocławiu. Z tej okazji 9 września zorganizowany zostanie turniej na stadionie przy ulicy Na Niskich Łąkach. Początek o godzinie 9 w najbliższą sobotę. Także w sobotę rozegrany zostanie 4. amatorski turniej tenisa Spartan Cup 2017. To turniej dla dwóch kategorii męskiej i żeńskiej. Rywalizacja, jak podczas poprzednich zawodów, powinna być bardzo ciekawa. Na uczestników turnieju czekają atrakcyjne nagrody i upominki, i przede wszystkim przepustka do turnieju Masters. Wszystko na kortach przy ulicy Lubińskiej.